A teraz dowiecie się, jak zrobić takie piękne lampy w stylu boho. Jeżeli macie sznurek jutowy, balon i klej do mebli, bardzo szybko pokażę wam, jak możecie taką lampę zrobić. Bierzecie sznurek i wkładacie do kleju. Nadmiar natomiast kleju zdejmujecie ręką. To jest klej do mebli, najzwyklejszy, prosty klej stolarski. Zaznaczamy mazakiem ten otwór od góry. Następnie ja tu za pomocą miski takiej najzwyklejszej obrysuję sobie dół lampy, żeby wiedzieć, do jakiego momentu mam oplatać sznurek. Zaczynamy proces obklejania i tak naprawdę owijamy sobie balon. Pamiętajcie o tym, że kleicie tutaj do tego momentu zaznaczonego, natomiast na górze kleicie do momentu, gdzie tutaj macie kółko, w którym będziecie montować lampę. Obklejacie cały balon. Ja mam już przygotowany kolejny balon. Pokażę, jak to wygląda. Tak wygląda lampa, która już wyschła. Schła około 24 godziny. Możemy spokojnie sobie przeciąć to nożyczkami. Pięknie nam balon odchodzi od środka, natomiast zostaje klej. I co z tym klejem zrobić? Ja proponuję użyć najzwyklejszego druciaka. Przetarłem go druciakiem ze strony zewnętrznej, ale też i ze strony wewnętrznej. Teraz pozostaje tylko zamontować element, który nam oświetli ją. I mamy skończoną lampę. Możemy ją też pomalować ze względu na to, że gdzieniegdzie ten klej jeszcze został. Także bardzo fajny, prosty, tani patent. A taka lampa będzie wprost idealnie pasowała do projektu, który przygotował Marko.